Fajnie, że idziemy pod ten namiot. No pewnie, że fajnie. Z dwojga złego wolę siedzieć z tobą niż z matką. Jadę jak najdalej od tych łosiołomów. Ty, a może ci otworzę przy smaku absardaka w galarecie 25% mięsa, co? Teraz to jest uczciwa transakcja. Nie, nie uspokoję się. Jak zostawisz suba, to załatwię ci, że w Polskim Ładzie nic ci nie zabiorą, a tylko dadzą. Janusz, siedzisz cały czas za robotę, byś się jaką wziął. Wiem, że udajesz, że nie słyszysz. Kilometra poznam to twoje mlaskanie. Mieliśmy jechać do sklepu firanki kupić. Miałeś w piwnicy posprzątać. Dlaczego noży nie naostrzyłeś? Nie no, kurwa, zaraz mnie roztelepie. Nie wytrzymię całego weekendu w domu. Co by tu wymyślić, żeby się stąd wyrwać, no? Szefie, błagam, przyjdę w sobotę i w niedzielę do roboty za połowę stawki. Nie ma nic do roboty? Będę nawet trawę czesał grzebieniem. Cokolwiek. Będziesz jeszcze chciał, żebym został po godzinach. Kurwa, co ja teraz zrobię, no? A jakbym znowu ściemnił, że mnie boleści złapały? Chociaż może lepiej nie. Grażynka znowu mnie wygoni na badania, wsadzą mi tą rurę w zadek z kamerką i będę chodził okrakiem przez 2 dni, jakbym ocean na beczce przepłynął. Kurde. Kurde, co by tu... Wiem już, co powiem Grażynce. Grażynka, jadę z Piotrem pod namiot, bo to jest rodzinna, męska tradycja. Coś ty wymyślił? Nie ja, tylko mój dziadek. Dziadek zabrał mojego ojca na taki wypad, mój ojciec zabrał mnie, a ja zabieram Piotera. Mieliśmy jechać na zakupy. Jak wrócimy, to w nagrodę zabiorę ci na targ staroci. A po co? Poszukamy kupca na ciebie. Bardzo śmieszne. Trzymaj. Jeszcze to. To nie do komputera kupowaliśmy, żeby nie usnąć? Tak, ale w drodze sprawdza się jeszcze lepiej. Ma 12 składników aktywnych i 0 cukru, także spoko, nie? Bardzo się cieszę, Piotr. Ale przydałby się jeszcze 13 składnik. Tak? Niby jaki? Chmiel. W każdym razie koncentracja ci się przyda, bo podejrzewam, że na drodze będzie duży ruch, więc spoko, nie? No, Piotr, urodę niestety odziedziczyłeś po matce, ale na szczęście pomyślunek po mnie. Kurde, wiesz co? Powiem ci, na to, że się cieszę. Fajnie, że idziemy pod ten namiot. No pewnie, że fajnie. Z dwojga złego wolę siedzieć z tobą niż z matką. Jadę jak najdalej od tych łosiołomów. Kurwa, Janusz ten głupi trep dar mordę do pierwszej w nocy, że w sklepie brakło margaryny z promocji za złotych 90. Ludzie! Przesi tego dewianta to nic ino puścić do buszu i niech tam drzeryja razem z innymi orangutanami. Kiedyś to kurwa było, kiedyś to O kurwa, Piotr, to nie jest jakiś tam zwykły czachotrzep, tylko dobry towar widzę. No i bez problemu dojedziemy na miejsce, bo działa do 6 godzin i Eltyrozena zrobi swoje, nie? Ła, w smaku lepszy niż kaskada. Dobrze, że pomyślałeś o tym, bo jakbym miał kupić na stacji jakiegoś energetyka, za tyle pieniędzy to by mnie chyba roztelepało. No, pamiętam, jak kiedyś zrobiłeś awanturę na stacji, a potem dzwoniłeś na ich infolinię. 8 zł za energetyka? Trochę cukru z wodą rozmieszata i mam płacić jak za pół kilo kawy? Wy to nie jesteście biznesmeny, tylko złodzieje! Nie, nie uspokoję się. Pytałem się na stacji, czy by mi nikt na zapleczu kawy nie zrobił. Ja honorowy jestem, za prąd bym wam oddał. Piotr, zrobiłem awanturę, bo prawda była po mojej stronie. Kurwa, nie wytrzymię, zaraz tu usnę. Cholera, mogłem se kawy w drogę do tego termosu narobić. Spać się chce, ale muszę jak najszybciej dojechać na miejsce. Nie ma rady, muszę se kupić jakiego energetyka. Dobra, zjeżdżam na stację. Nie,
Nie no, to się w pale nie mieści. 8 zł za taką puszeczkę? Przecież to mi wejdzie w dziurę po zębie i nawet tego nie poczuję. No, teraz to jest uczciwa transakcja. Berło 6 zł. Sraj taśma, złotówkę. To wychodzi, że za energetyka dałem złotówkę. Czyli tyle, ile się należy za trochę wody z cukrem. Ech, to dziady. Tato, powiedz mi, czy to chociaż jeden raz w życiu mógłbyś się zachować jak normalny ojciec i byśmy sobie pojechali do knajpy, zjedli sobie kiełbaskę, na przykład z grilla, taką z cebulką, taką dobrą, czemu zawsze jest takie dziadostwo, no? Oj, Piotr, mnie jakby ojciec zabrał na taki wyjazd i takie pyszne kanapeczki zaserwował, to bym się posikał ze szczęścia. Wy, młody, to byś tak chciał mieć same luksusy. Ja też bym, Piotr, wiele rzeczy chciał. Ty, a może ci otworzę przy smaku absardaka w galarecie 25% mięsa, co? Wiesz co, jak patrzę na jego skład, to ja już nie jestem głodny. Wiesz co, spakujmy się, po prostu jedźmy już na miejsce, dobra? Jak tam chcesz. Ty pa! Sąsiad jechał! Coś ty, Piotr, taki kawał od domu? Co ta menda by tu robiła? Przecież jemu nawet paliwa szkoda do kościoła jest. Ła, ale świeże powietrze. Piotr, pora rozpocząć męski wypad. Podaj mnie jasne kurła mocne, rozbij namiot i rozpal ognisko. Ta? A ty co będziesz robił? Piotr, ja się rozejrzę, czy w pobliżu nie kręci się jakaś niebezpieczna dzika zwierzyna. A poza tym to idę zaznaczyć teren. Ale tu ładnie. I jak tanio. Pole namiotowe darmo. Drewno do ogniska darmo. Parking darmo. Żyć nie umierać. Tylko odwrócę tą tabliczkę obszar chroniony i zakaz wstępu, żebym mógł dać głupiego, jak się ktoś przypieprzy do mnie. Ale najpierw muszę strzelić z lasera. Oj, jak odkręcę hydran, to lepiej, żeby nie podleciała żadna wiewiórka, bo jej łeb ciśnienie urwie. O Jezu, jak mnie ciśnie, nie wytrzymie. No muszę odcedzić kartofelki. O, ale ulga. O. 2 kilo lżejszy będę. O Jezu, ale mnie dobrze. Jakbym z akwarium wody spuścił. Co jest kurła? Co jest kurła? Fantemorgana mam kurła. Widzę sąsiada. Podglądasz mnie, zboczeńcu. To ty mnie podglądasz, z Bereźniku. To po co żeś za mną jechał taki kawał? To ty żeś za mną jechał. Ja tu przyjechałem pod namiot. Ja tak samo. Lepiej, żebyś nie zakłócił mojego wypoczynku. A ty mojego. Nie byłbym sobą, gdybym wam czegoś nie załatwił. A tym razem załatwiłem wam podwójnie. Składając zamówienie na stronie gaminate.pro możecie sobie wybrać bonus, jaki dostaniecie. Na hasło Janusz 1 10% zniżki na cały asortyment. Natomiast na hasło Janusz 2 dowolny shaker za złotówkę przy zamówieniu od 99 zł w górę. Tylko przypominam, produkt jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób powyżej 16 roku życia. Trzymajcie się, cześć!